Marszałek rotacyjny zwraca uwagę panu już nie ministrowi, że czas mija. Była też troska dzisiaj o marszałka Hołownię, że za 2 lata nie będzie mieć partii. Za 2 lata może nie będzie już szefem partii, bo będzie prezydentem Rzeczpospolitej. Tylko to może być prawdziwe. Ale nie mogliście się powstrzymać od robienia na tym polityki. Niektórzy z was. I to skandal. Panie pośle, proszę zająć miejsce. Poproszę o narzędzia dyscyplinujące posła. Panie pośle, 120 minut. Dziękuję. Panie pośle, tę sprawę Sejm rozstrzygnął już w głosowaniu. Na konwencie tak. Nie, tę sprawę Sejm rozstrzygnął już w głosowaniu. Pana wniosek jest tożsamy z tym, co rozstrzygnęliśmy przed chwilą. Natomiast zwracam państwa uwagę, i pan też, biorąc dzisiaj udział w konwencie seniorów, został o tym poinformowany, że każdy poseł, który będzie miał taką wolę jako przedstawiciel narodu zabrać dzisiaj głos w tej debacie, w pytaniach, które nastąpią po oświadczeniach klubów, będzie mógł to zrobić. Nie będą one limitowane co do ilości, a więc każdy będzie mógł wystąpić ze swoim pytaniem do nowego prezesa Rady Ministrów i to jest właśnie nieograniczanie wypowiedzi, a nie jej ograniczanie, jak pan przewodniczący był uprzejmy nas przed chwilą przekonywać. Przepraszam, panie premierze, że zbyt wcześnie wywołałem pana do tego punktu, ale teraz proszę jeszcze raz o zabranie głosu i przedstawienie planu działania Rady Ministrów. Bardzo proszę. Słucham, panie pośle. Proszę o ciszę, rozmawiam z panem posłem Macierewiczem. Panie pośle, rozumiem. Proszę złożyć to na piśmie, dlatego że mam bardzo jasne wytyczne artykułu 112 regulaminu Sejmu, który już czytowałem. Poza kolejnością mówców zapisanych do głosu oraz po wyczerpaniu listy mówców i zadaniu pytań udzielam głosu wyłącznie prezesowi Rady Ministrów. Nie jest pan, o ile mi wiadomo, prezesem Rady Ministrów, panie pośle. Wiadomo, trzeba było w takim razie pani kazać to zrobić na piśmie. Proszę w takim razie sformułować swoje wątpliwości na piśmie, a z pewnością się do nich odniosę. Swój protest, panie pośle. Nie ma takiego trybu, w którym teraz nie ma takiego. Proszę zejść z mównicy, panie pośle. Proszę zejść z mównicy, panie pośle. Proszę zejść z mównicy, panie pośle, bo za chwilę okaże się, że narusza pan powagę Sejmu. Proszę zejść z mównicy, panie pośle. Proszę państwa, kiedy rano przemawiał kandydat na premiera tej Izby, Mateusz Morawiecki, przychodziliście do mnie prosząc o to, żebym starał się zachować spokój na tej sali. Spełniałem te prośby. Bardzo państwa proszę, panie pośle Mosiński, ja rozumiem, że pana to bawi, ale dzisiaj śmiech to zdrowie, natomiast kultura obowiązuje i nie zawsze i nie wszędzie wypada się śmiać, panie pośle Mosiński. Jesteśmy w ważnym momencie i bardzo proszę państwa o niepokrzykiwanie, niepohukiwanie. Wypowie się pan poseł, później przedstawiciel waszego ugrupowania też będzie miał głos. Będzie można jutro zabrać w głos w pytaniach. Nie zabraknie okazji do okazania tego, co myślicie i czujecie. Bardzo was proszę, uszanujmy ten moment. Uszanujmy ten moment. Uszanujmy siebie nawzajem. Bardzo proszę, panie pośle. Marszałek rotacyjny zwraca uwagę panu już nie ministrowi, że czas mija. Była też troska dzisiaj o marszałka Hołownię, że za 2 lata nie będzie mieć partii. Za 2 lata może nie będzie już szefem partii, bo będzie prezydentem Rzeczpospolitej. Tylko to może być prawdziwe. Oprócz przywitania Lecha panowie Wałęsy, posłowie, ten element wywołał Gontarz, największe poruszenie. Dziękuję za entuzjazm, ale trochę spokojniej. Panie pośle, przekroczył pan czas w sposób znaczny. Bardzo proszę. To mogę? To konkluzja i dziękuję. Nie chcę tutaj nikogo obrażać. Szanowni państwo, wznosicie okrzyki, piszecie różne rzeczy, wypowiadacie się tutaj na mównicy sejmowej. Wiecie, co się stało. Stał się akt absolutnie hańbiący
Parlament Rzeczpospolitej Polskiej. Stał się akt, który... Pozwólcie państwo, że w obliczu tak poważnej sytuacji skończę zdanie, dobrze? Które chciałem zacząć. Wypowiedzi pana posła Czarnka, wypowiedzi pana posła Moskala, wypowiedzi innych posłów robiących z tej strasznej sprawy wydarzenie teraz... A może pan sobie nie życzyć, panie pośle Czarnek? Panie pośle Czarnek, teraz ja mówię i proszę zająć miejsce. I za chwilę ten wniosek będzie głosowany, proszę zająć miejsce i nie zakłócać powagi Sejmu. Chcę państwa poinformować, że rzucanie teraz oskarżeń politycznych, że to, co się stało, jest współwiną obecnego kierownictwa Sejmu, państwa komentarze o tym, że za marszałek Witek tego nie było, są skandaliczne i są próbą uczynienia polityki z czegoś, co do czego powinniśmy być jednomyślni. Jednomyślni. I bardzo dziękuję tym państwu posłom Prawa i Sprawiedliwości, wszystkich sił politycznych, które na tej sali zasiadają, które dały wyraz swojemu oburzeniu, a dało naprawdę wielu z państwa w sposób absolutnie jednoznaczny, ale nie mogliście się powstrzymać od robienia na tym polityki. Niektórzy z was. I to skandal. Panie pośle, proszę zająć miejsce. Poproszę o narzędzia dyscyplinujące posła. Wznawiam obrady. Chcę państwa poinformować, że w związku z zaistniałym incydentem pan poseł Braun, jak dobrze wiecie, zakłócił przebieg uroczystości zapalenia świecy chanukowej w holu głównym Sejmu. Również z tej mównicy wygłaszał rzeczy, które nie mieszczą się w kanonie rzeczy, które powinny padać gdziekolwiek, a tym bardziej na mównicy Sejmu. Podjęliśmy natychmiastowe kroki jako prezydium Sejmu. Pan poseł Braun został wykluczony z obrad. Zebrało się prezydium Sejmu, które podjęło decyzję o ukaraniu pana posła Brauna z artykułu 22b regulaminu Sejmu i 175 regulaminu Sejmu maksymalnym wymiarem kary dostępnego, który jest dostępny prezydium Sejmu, a więc jest to półroczne pozbawienie diety poselskiej i połowy uposażenia przez 3 miesiące. Kancelaria Sejmu została też zobowiązana i upoważniona do złożenia wniosku do prokuratury. Tu są 3 paragrafy, co do których mamy podejrzenie, że pan Braun mógł je naruszyć. To jest zakłócenie uroczystości religijnej, to jest naruszenie nietykalności cielesnej, to jest sprowadzenie zagrożenia dla życia i zdrowia. Taki wniosek zostanie sporządzony i mam nadzieję, że będziemy mogli szybko rozstrzygnąć o statusie immunitetu pana Brauna na sali sejmowej. Coś takiego nigdy nie powinno mieć miejsca. To hańbiące wydarzenie musi się spotkać z jednoznaczną i zdecydowaną reakcją nas wszystkich. Zero tolerancji dla dewiacji, ksenofobii, antysemityzmu gdziekolwiek w tym budynku, czy na sali plenarnej, czy gdziekolwiek innej, czy gdziekolwiek indziej będą występować. Zgłosił pan wniosek formalny o odroczenie posiedzenia i ten wniosek zostanie teraz rozpatrzony. Najpierw przegłosujemy, jeśli pan pozwoli, ten wniosek formalny, który pan złożył. Pan poseł Czarnek przed wznowieniem obrad zgłosił wniosek formalny, żeby przerwać rozpatrywanie tego punktu porządku dziennego do jutra. Sytuacja jest następująca. Posłowie Koalicji Obywatelskiej Trzeciej Drogi Lewicy wycofali się z dalszego zadawania pytań panu premierowi Tuskowi. Jest 90 pytań, które pozostało ze strony państwa posłów Prawa i Sprawiedliwości. Pan poseł Czarnek wnosi, aby przerwać posiedzenie tak, iżby zadawanie tych pytań kontynuowane było w dniu jutrzejszym, a więc wniosek o odroczenie posiedzenia. Poddam teraz ten wniosek pod głosowanie. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku przedstawionego przez pana posła Czarnka o odroczenie posiedzenia, zechce podnieść teraz rękę i nacisnąć przycisk. Kto z państwa jest przeciw wnioskowi? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 451 posłów, za 186, przeciw 250, wstrzymało się 15 posłów. Stwierdzam, że Sejm wniosek odrzucił. Nie możemy pozwolić
złu zwyciężyć dobra. Nie możemy dopuścić do tego, żeby szaleństwo, żeby absurdy, żeby obrażanie, żeby dewiacje ksenofobii czy antysemityzmu układały porządek obrad Sejmu Rzeczpospolitej, decydowały o tym, kiedy mają być powoływani prezesi Rady Ministrów i kiedy mają być odwoływani. Nie możemy sprawić, żeby ludzie tacy jak poseł Braun sprawili, że my staniemy się gorszymi ludźmi. Dlatego zapewniam Państwa, że Sejm nadal pozostanie otwarty dla wszystkich ludzi dobrej woli. Nadal będzie Sejmem, który będzie cieszył się, a nie martwił tym, że oglądają go miliony Polaków. Nadal będzie miejscem, gdzie spotykać się będziecie Państwo z mojej strony z szacunkiem, serdecznością i uśmiechem, bo to jest właśnie to, co najbardziej zawstydza i niszczy ludzi takich jak poseł Braun, który dzisiaj pokazał się z najgorszej możliwej strony. Drodzy Państwo, nie możemy pozwolić, żebyśmy się stali zakładnikami Brauna, żebyśmy się stali zakładnikami innych Braunów świata. Nie możemy dopuścić, żebyśmy stali się ludźmi zalęknionymi, a więc agresywnymi w reakcji na tego typu incydenty.